Naszym celem wizyty jest była obecność na procesie sądowym, który miał się odbyć w poniedziałek o godzinie 9:30 w Sądzie Najwyższym w sprawie Władimira Kozłowa. Niestety nie udało się. Sąd Najwyższy 10 minut przed rozprawą odwołał proces, podając przyczynę, błahą nie błahą, ale podał przyczynę w postaci takiej, że dokumenty, które zostały w aktau w sądzie rejonowym, martwię się trochę i żałuję, ponieważ przyjechało nas 4 parlamentarzystów z Polski. To jest ponad 4000 kilometrów. To jest 10 godzin lotu z samolotem. Ale my przyjedziemy jeszcze raz na ten proces, jeżeli sąd wyznaczy. Będziemy obserwować sytuację w Kazachstanie. Poza tym planujemy spotkać się z rzeszą organizacji pozarządowych, które walczą i domagają się demokratycznych praw, jakim są prawa człowieka. Ja tutaj już w Kazachstanie jestem drugi raz. Ja w zimę byłem tu w Kazachstanie i byłem w Pietropawłowsku. Ja byłem w kolonii karnej Władimira Kozłowa. Nie dopuszczono mnie. Nie wpuszczono mnie. Ja rozpocząłem procedurę urzędową w rządzie Nazarbajewa, prezydenta Nazarbajewa, o wyrażenie zgody, abym się spotkał z Władimirem Kozłowem. Władimir Kozłow jest osobowością taką, która widać u niego charyzmę i walkę o prawa tych najniższych ludzi. Bo ja zakładam, że za jakiś czas Kazachstan będzie demokratycznym, normalnym państwem europejskim i będzie reprezentował tą Europę Wschód.